Już 14 raz w Węgrach młodsi i starsi miłośnicy śpiewu mogli zaprezentować się na scenie. Ja bez stresu, nie wiem jak ja ty. Ja też. W bezstresowej, choć konkursowej atmosferze upłynęła kolejna edycja festiwalu Nas Łączy Muzyka. Konkurs ma na celu zbliżenie do siebie jak największej ilości młodych ludzi, młodych, zdolnych ludzi, którzy potrafią śpiewać, nie zawsze mają gdzie się zaprezentować. No a to jest taki konkurs, na którym mamy do czynienia z różnymi, że tak powiem, poziomami, tak? Od tych najmniejszych, najmłodszych do już naprawdę ludzi, którzy muzyką się zajmują. Także ten konkurs ma na celu łączyć pokolenia, łączyć ludzi nie tylko z naszej gminy, ale także z okolic. W tym roku przyciągnął rekordową liczbę 44 uczestników. Jestem tu już chyba 10 raz. Darzymy ten konkurs ogromną sympatią. Jest pięknie przygotowany. Czuję się takie rodzinne, ciepłą atmosferę i naprawdę dobrze się tutaj czujemy wszyscy. Naprawdę bardzo się cieszymy, że Młodzieżowa Rada Gminy tak sobie radzi. No, tylko podziwiać i próbować coś zrobić u nas w mieście. Długa tradycja konkursu może inspirować, a pomysł zrodził się prawie 15 lat temu w szeregach Młodzieżowej Rady Gminy, która organizacją imprezy zajmuje się do dziś. Muzyka, jak słyszymy z różnych przekazów, łączy i to chcieliśmy też może wypróbować, sprawdzić. To się udało. Po prostu ta muzyka łączy, no i to już nam tak przyświeca 14 lat. Ta rywalizacja sceniczna to jest taki dodatek, a to spotkanie, ta integracja, czyli okolice, a także młodzieży ze starszą częścią mieszkańców, to ma być to clue. Ja nie czuję tremy. Właściwie z całą naszą szóstką, co dzisiaj przyjechałyśmy, nie czujemy tremy, bo występowałyśmy już na różnych takich poważniejszych konkursach. Na przykład śpiewaliśmy w konkursie M1 w Krakowie i byliśmy w finale. Występ na scenie to tylko parę minut, ale przygotowania do niego trwały kilka miesięcy. Ćwiczyliśmy bardzo długo. Było trochę trudno, ale jakoś się udało. Uczymy się w domu jeszcze teksty na pamięć, a potem w szkole już uczymy się śpiewać z muzyką. Ćwiczymy raz w tygodniu. Przychodzimy na lekcje, jest rozśpiewka, a później zaczynamy piosenki, które Pan nam da tekst i później ćwiczymy te piosenki. Konkurs Nas Łączy Muzyka dopuszcza dowolną tematykę wykonywanych utworów, ale w okresie świąt dzieci często śpiewają o Mikołaju. O tym, że Mikołaj podróżował sobie lasem i nagle worek mu pękł, bo pewnie miał za słaby, znając życie. Nagle worek zrobił trach, bo dosłownie w organizację poza Młodzieżową Radą Gminy Turawa angażuje się również Sołectwo Węgry, tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna oraz Urząd Gminy w Turawie. Świat